Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve z DLC, oczywiście Shipwrecked, i po 4 dniach męczenia się, aby zagrać i w ogóle, żeby nagrać jeden odcinek z jakiejkolwiek gry, wreszcie się udało. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest ok, że jak włączę tą grę, nie okaże się jak poprzednio, że jest 15 FPS-ów. Nie wiem, co się wtedy stało, znaczy teraz już wiem, bo mam nadzieję, że to naprawiłem. To był problem z programem do nagrywania i 4 dni próbowałem ogarnąć w ogóle to wszystko. Raz w ogóle nagrałem odcinek, przyciszył mi się mikrofon, znaczy był ściszony na maksa i nic nie było słychać, tylko jakieś bełkotanie. Teraz jest na full, wszystko powinno być ok i śmiga, chodzi, dobra. Oj, 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 oj. Dobra. Noc nagła nas zastała, a my nie mamy... Ej, kuźwa. Ej, my nie mamy czym dodać do ognia. Mamy, dobra. Ojej. Na razie jeszcze korzystamy z tego, bo wiem, że niedługo nie będziemy w sumie mogli, bo będą wiatry i będziemy musieli odpalać ogień w tym piecyku, co zbudowaliśmy w poprzednich oczywiście odcinkach. Dobra, zjedzmy sobie to. Wiem, że to odbiera psychikę, ale nie wiem, czy jak jest usmażone? Nie. Czy tam ugotowane? Chyba usmażone. Okej. Generalnie, no, trochę słabo wygląda to z jedzeniem. Wszystko działa, słupcio. Trochę myszka mi lami. Nie ma baterii. Tak, mam bezprzewodową myszkę i nie ma właśnie baterii. Nawet scrollnik, kurczę, naprawiłem. Nie działa aż tak dobrze, ale coś tam działa. Zobaczcie. No, czekamy na dzień, halo. Halo, dzień. To mięso. Trzeba coś z nim zrobić. Tu mamy, to w sumie... Ale to zostawy, dobra. Trzeba pozbierać, bo my tu mamy w sumie pułapki. I myślę, że w tym odcinku na razie zajmiemy się trochę zaopatrzeniem na kolejne gdzieś tam dni. Tu możemy trawę wziąć. Ale wbijam w tą ciemność, więc... O, czasem mi lami trochę ta myszka. I chyba też myszki nie widzicie, więc mam nadzieję. Nie chcę byście bis. Dobra. W pułapki nic się nie złapało? Serio? Dobra, tu mamy te żądła, tak? To są żądła chyba. Więc je pozbierajmy. I przede wszystkim zetnijmy te drzewa, bo ich tu nasadziłem dość dużo. Gorzej, żeby tylko nie wypadło nam... Nie wypadł nam wąż. Tu mamy monetę, ale one są chyba niepotrzebne do niczego. No, przynajmniej teraz to nie ma sensu, ich jest dużo. Nie mam żadnej dzidy? O właśnie, nie mam żadnej dzidy i to może być też kłopot w razie jakiegoś ataku węża. To możemy zrobić, potrzeba tylko kamienia i tak dalej. Liny i... A, kamienia mamy, czyli liny i jakieś tam batyki. U nas trochę słabo. Oj, psychika mi siada. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Dopiero teraz to zauważyłem. Na naszej... Oj, wąż. Na naszej tutaj wysepce jest taki problem, że nie mamy kwiatków i... I... Będziemy musieli skoczyć po te kwiatki, bo nasza psychika jest naprawdę słaba. Nie jest jakoś tragicznie jeszcze. Póki na razie jedzonka tutaj trochę mam, tych mid monster, ale one też odbierają życie. Znaczy nie życie, tylko psychikę. Więc ja myślę, że tym prędzej wyruszajmy. Tam mamy jeszcze jedno mięso kraba. Dobra, byśmy musieli iść po łódkę i wyruszyć na przykład tu. Tu mogą być kwiatki. Nie pamiętam, bo strasznie dawno grałem. W ogóle strasznie nie pojawiały się odcinki, a jak się pojawiały, to bardzo rzadko, ale to był pewnego rodzaju taki, można powiedzieć, test, bo był z kamerką i chciałem zobaczyć, jak to wszystko się przyjmie z kamerką. No i przyjęło się normalnie, więc tak samo jak bez kamerki, więc nie przełożyło się to jakoś na wyświetlenia czy tam łapki w górę. A więc nie będę nagrywać z kamerką, bo to strasznie dużo czasu zajmuje potem to wszystko zrobienie.
Dobra, mamy jeszcze żagiel, więc easy peasy. Dobra, wszystko jest cacy. To jest właśnie, zapomniałem o tym swidzie, co go jak wyruszymy, to naprawdę może... Fajnie, kurczę, nie mam co... Dobra, bym zjadł te nasiona, trudno. Nie, debil! Jestem idiotą. Mhm. I to dużym. Witam. Eryk mam na imię. Nie wiem, czy te meduzy się jakoś mnożą? Kurczę, bo ich jest tu strasznie dużo. Nie wiem, czy tyle było. Zapomniałem też, gdzie był ptak Dodo, niestety. Byśmy musieli też znaleźć drugiego, więc... Byśmy mogli jakoś rozmnażać. Czytałem trochę o tym właśnie. Nie czytałem tylko o tym, co znaleźliśmy o tej łódce. Gdzieś ona tutaj była, gdzie może nas gdzieś przenieść. Tu. Tutaj dokładnie. O. Tu po środku. Tu. I... nie czytałem o niej. Znaczy, coś tam przeczytałem, że... Nie wiem, czy ona... Znowu nie mam miejsca, cholera. Seaweed, jak zjemy na surowo, co to... Odniża nam psychikę, ale... Zaryzykujmy, bo i tak teraz pozbieramy trochę tych kwiatków. O, jest 103 psychiki, słabo naprawdę. Tak, nie wiem, on ma chyba 200 psychiki, więc... Więc jest połowa, to słabo naprawdę, więc teraz możemy pozbierać. W razie czego, oczywiście mamy campfire. Będziemy mogli zbudować, także spokojnie. Obawiam się, że ta myszka w pewnym momencie po prostu mi siądzie tutaj. Nie byłoby bardzo ciekawe, bo nie mam baterii w domu. Kury w te. Dobra. Zaciupać go. Nie zabiłem go? Cholera. Oj, ugryzł mnie. Dobra, przy okazji te możemy tutaj gdzieś tam kamienie też pozbierać. Dobra. Dobra, już psychika jest na w miarę normalnym poziomie. Uzbieramy 13 kwiatków, więc okej, spoko. Szkoda, że tych kwiatków nie da się zasadzić. Właściwie tutaj mogą zrobić pszczoły, bo one mają tutaj kwiatki. Nie wiem, czy tam jakkolwiek w ogóle uda się, by mogły dać mi miód bez tych kwiatków. Nie wiem, jak to działa. Mam nadzieję, że tak. Albo jak im rzucę czy coś, to będą mogły. Nie wiem. Dobra, psychika jest okej. Spadamy na swój świat. Tam pewnie kraby się też połapały. O, mamy jeszcze jagódki. Tych jagódek jest tu strasznie mało. Pomyślałbym o przesadzeniu kilku. Oj, ciemno się robi. A chyba zdążymy. Wydaje mi się, że ze spokojem zdążymy. Gdzie jest nasza łódź? Dobra. Jeszcze kawałek. Myślę, że spokojnie gdzieś tam damy sobie tutaj radę. Dobra, płyniemy. Weźmy seaweeda, aczkolwiek nie weźmy, bo nie mamy i tak miejsca. Mam tutaj... Trzeba pozbierać drewna ewidentnie i porobić skrzynki na takie różne pierdoły, które tutaj mam. Bo są mi totalnie teraz niepotrzebne. A różne ciekawe rzeczy można znaleźć. Powychodziło kilka update'ów. Nie wiem, co właściwie dały. Pewnie jakieś nowe postacie i tak poza tym to nic ciekawego. Aczkolwiek nie wiem, nie sprawdzałem. Widziałem, że poprzednie update'y dodawały różne postacie. Teraz nie wiem. Dobra, mamy trawy. Nawet nie zauważyłem w tej panice, co mówiłem, że nic nie ma. To nawet nie zauważyłem, że mam to. Dobra, to niech sobie tu na razie zostanie. Bo kurczę, nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca. Oj. To jest strasznie dużo tych wer... Ej, mam jeszcze to. Czemu tego nie założę i na przykład nie zrobię coś takiego? No, sam się zastanawiam. Dobra. To możemy dodać do ognia. Z 2T to fajnie nawet daje ogień. O, widzicie? Nawet spoko. Dobra. Upieczmy na przykład może to, czy nie? Nie, wiecie co? Nie upieczmy. Splantujmy to. Jak w CS-ie. Mam tu strasznie naprawdę niepotrzebne rzeczy. Po co ja to tu noszę? Po cholerę tu są patyki. Jezus Maria. Mam tu też straszny syf. To my się damy. To jest... Albo te żądła. Te żądła. Momentami ta myszka się strasznie zacina, więc jakbyście myśleli, że nie wiem, mam... Jestem gałganym i mam refleks beznadziejny, no to... To wina myszki, spokojnie.
Dobra. A, no nic nie zrobimy, bo potrzebujemy warzyw, a nie mamy warzyw. Dobra. No to zjedzmy to, tak? To mi obniży psychikę, ale to nie. Z tego można ugotować coś. Nie wiem, czy kokosy się zaliczają jako warzywa. Przydałaby się jeszcze jedna farma. Mamy... kurczę. Do kolejnej farmy byśmy musieli wyruszyć tam, gdzie są małpy, czyli tutaj. Po gówno. To jest chyba jedyny sposób. Gdzieś widziałem jeszcze jakieś skliny z jakimiś bawołami. Tylko takimi trochę innymi. Ale to też by mogło być... one też by mogły dawać kał. Który przydałby nam się do kolejnej farmy. Ten odcinek będzie troszeczkę krótki, już z góry mówię. Krótszy niż zazwyczaj, znaczy nie wiem. Zazwyczaj były, albo były 20, albo 30 minut, więc... ten będzie miał jakieś 15. Do końca jeszcze ten dzień, dwa dni. Po prostu myszka mi siada i chciałem tylko nagrać odcinek, by mógł ten odcinek wrzucić jutro. Fajnie by było. Jutro bym też jakiś nagrał odcinek. Więc zapowiada się spoko. Chyba wszystko już tutaj zrobiłem. Ja jestem ciekaw teraz, czy kokosy zastępują nam warzywa, bo już nie pamiętam. Czy to sprawdzałem? Nie wiem. Dobra, mamy też liście, drewno, okej. O, już chyba potrzebujemy ile drewna? 4. O nie. No dobra, zrobimy. 4 drewna potrzebujemy, aby... łącznie potrzebujemy 12 drewna, aby zrobić skrzynkę, czyli tyle, ile mamy. Dobra, i teraz jeszcze jeden kokos potrzebuję. Jeszcze jeden kokos. Fajny jest ten soundtrack do gry. Taki przyjazny bardzo. Ta gra stała się taka bardzo fajna. Taka miła nawet. Bo poprzednie wersje były takie... no takie, no nie wiem jakie. Takie były, no... mroczne, mroczniejsze. Ta widzę jest taka... na spokojnie, easy peasy. Dobra, teraz dowiemy się, czy kokos... nie mogę dać w ogóle kokosa. Łe, no jaki Lipton. A to? Co to nam zastępuje? Mogę kraba? Dobra, nie wiem co ja właśnie zrobiłem. Ale niech się gotuje, może coś ciekawego wyjdzie, bo z jedzeniem, zobaczcie, mam 22 jedzenia, 22 jedzenia. Bardzo słabo, bardzo słabo. Nie ma co jeść. Bezsensownie chyba poświęciłem dwa dni na te pszczoły. Dobra, zawsze można ściąć jakieś drzewno, może jakieś jajko, czy coś wyleci właśnie. Oj, 19, oj, 18, bardzo. Oj, niedobrze, 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 niedobrze. Kurry! Kurde, dobra, ucieknijmy mu, bo nie chce mi się go zabijać. Szczególnie, że życia warto zawsze tam oszczędzić. Zawsze fajnie, jak jest jakiś zapas życia, więc... meatballs z tego wyszły. Czy jajka teoretycznie służą nam jako warzywa? Ciekawe. Ciekawe. Kokosy, no nie służą nam jako warzywa. Nie da się ich w ogóle ugotować. Ale kokosy są o tyle fajne. To właśnie zrobiłem sobie farmę taką kokosów. W razie by już totalnie nie było co jeść, to zawsze możemy zjeść, prawda, te kokosy. Oj, chyba dodali update, bo nie mogłem tych kokosów sadzić tutaj, z tego co pamiętam. A nie mogłem, dobra. Nie było tematu. Dobra. Oj, nie, te pszczoły zrobiłem totalnie bez sensu. Nie miałem tutaj żadnych kwiatków, wszystkie chyba żem zebrał nawet z tej wyspy. Więc to było totalnie bez sensu, co zrobiłem, naprawdę. Dobra, może chociaż teraz nam... dobra, mamy dwa kraby, więc jakby co, mamy mały tutaj zapasik głodu. No przydałoby się wyruszyć po te małpy i po te gówno, tak? I myślę, że tak zrobimy w kolejnym odcinku. Czyli za dwa dni prawdopodobnie, bo jeszcze jutro, no tak, jutro pojawią się Star Warsy, więc... może potem jeszcze zrobię jakiś, nagram odcinek z Simsów.
Okej, zbierzmy to. Często mówię, zauważyłem, nie na temat. Kurczę, tyle tych os i niepotrzebnie, no cholera. Niepotrzebnie zrobiłem te osy. Tak. Coś miałem zrobić. Miałem... A, to nie potrzebuję nawet tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wywalmy na razie. Wywalmy na razie to. Dobra. Dobra, druga skrzynka, więc... Więc możemy schować naprawdę bezsensowne rzeczy w tym ekwipunku. Ten bambus teoretycznie też jest bez sensu. Musze są bez sensu. Okej, zróbmy sobie pianek. No i to wszystko, tak? Jeszcze te kwiaty też są w sumie bez sensu. No i teraz mamy miejsce na duże rzeczy. Kurczę, te węże wychodzą w nocy, ja bym je teraz pozabijał. Kurczę, nie mam dzidy. Jak się robi dzidę? Czekajcie, sobie sprawdzę. Potrzebujemy jednej liny, a to easy peasy. Dobra. Robimy dzidę. Zakładamy to. To jesteśmy kuźwa niezniszczalni. Tylko żeby mnie głodek nie zaczął bić, bo już mam na minusie. Oj, trzy. Słaba. Dobra. Nie takie rzeczy się robiło. Nie, one mi... One mi nic nie zabierają praktycznie. Mam po prostu zbyt dobre ulepszenie. Okej. Okej, rozpalmy sobie szyszkami. Weźmy trochę bambusa. Dobra. I usmażmy sobie te kraby. Mięsny garnek zróbmy. Tak, to jest zajebisty pomysł. O ile krab jest zaliczony jako mięso. A nie rybie, bo to jest... A, to jest... Dobra, zobaczymy, czy wyjdzie to, czego oczekiwałem. Jeżeli nie, no to trochę Liptona Iced Tea. Kolejny gałgan. Dobra, zobaczmy, co wyjdzie. Meatballsy, a nie miał być mięsny garnek do wafla. Cholery wafla. Dobra, w każdym razie dzięki wielkie, że obejrzeliście i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z gry. Właśnie ojciec na mnie patrzy przez okno. Co ja robię? Macham tymi łapami. Dobra, nieważne. Cześć, pa, nara.